Podobno Wielkanoc to najprostsze kulinarne święto, bo w końcu każdy z nas umie ugotować jajka czy pokroić składniki na sałatkę jarzynową. No właśnie, a co jeśli potrzebujemy nieco urozmaicenia? Tutaj z pomocą przychodzi dzisiejszy odcinek warsztatu kulinarnego, w którym to Bartek Tuta przygotuje dla Was danie idealne na stół wielkanocny. Ja nazywam się Julia Wojczuk, a Was zapraszam na dzisiejsze gotowanie. Ze mną już Bartek Tuta, nasz mistrz pomysłowych dań, który dzisiaj przygotuje dla nas danie na stół wielkanocny. Ale Bartek, zanim nam zdradzisz, co to dokładnie będzie, to skąd u Ciebie jest taka ta chęć wariacji nad tradycją? Mam tu na myśli to, że gdzieś tam, gdzie znamy te śledzie, jajka pod z różnymi jakimiś tam dodatkami, to skąd u Ciebie jest ten pomysł na to, aby wyjść z pewnego schematu? Czy to jest kwestia znudzenia tą tradycją, czy może wręcz przeciwnie? Zacznijmy od tego, że ja kocham polską kuchnię i kocham polskie tradycje, ale też uwielbiam eksperymentować, uwielbiam nowe dania. No i też mam sporo przyjaciół, znajomych, którzy też dużo gotują, więc my się tymi przepisami wymieniamy. I akurat słuchaj, no dzisiaj to, co zrobimy, to ten przepis jest zapożyczony od mojego przyjaciela, dobrego kucharza Jarka Uścińskiego, szefa kuchni zresztą, który jakby też pomógł mi wpaść, jakby gdzieś tam nauczyć się paru rzeczy. Dlatego dzisiaj zrobimy tatar z łososia. Taka to będzie rzecz. Ale wracając do tych tradycji kulinarnych, do żurków, jajek i tego wszystkiego, ja to uwielbiam. Zresztą żurek bardzo, bardzo często. Czyli twoje robię. Ciągoty właśnie w tą niekonwencjonalną stronę tradycji idą raczej z tego, że ty lubisz próbować różnych właśnie przepisów i je trochę urozmaicać, tworzyć z nich coś nowego, też swojego, ale dokładnie. Z drugiej strony zapożyczonego od przyjaciół. Dokładnie. Uwielbiam kombinować z tymi daniami, uwielbiam urozmaicać te przepisy, które gdzieś tam znam, dlatego też kombinuję tak jak kiedyś kombinowaliśmy z plackami ziemniaczonymi, chociażby z truskawkami. To była wariacja na temat, dlatego też robię to dalej w różnych innych przepisach. No a dziś skupimy się na rybie i na tym trochę nowoczesnym daniu wielkanocnym. No właśnie, ale nasz program ma to do siebie, że my tworzymy dania proste, szybkie, które zarówno będą smaczne, ale nie będą traciły tych walorów estetycznych. No a bądźmy szczerzy, te święta wielkanocne to jest taki czas, gdzie zapraszamy rodzinę od rana, tak, wysiadujemy od rana, więc ja od razu Ciebie zapytam, ponieważ przed nami jest niewiele rzeczy. Niewiele. Właśnie, i teraz kwestia jest tego taka, czy to jest tak, że będzie długi okres tworzenia tego naszego dania, czy to jest to, że my po prostu mamy mało rzeczy, bo to będzie szybkie, ale na przykład gdzieś ten walor estetyczny nam ucieknie? Tak jak to w świętach bywa, nikt na nic nie ma czasu. I czy to jest Wielkanoc, czy to jest święta są Bożego Narodzenia, nigdy nie ma czasu na wszystko. To jest siedzenie w kuchni, pochłania nas kompletnie, ale dzisiaj mamy na tyle mało składników, właśnie to danie jest na tyle proste, po to, żeby ten proces w kuchni trochę usprawnić, żeby więcej czasu spędzić z rodziną, odpoczywając i jedząc pyszne rzeczy, a mniej gotować i siedzieć w kuchni. Chociaż to jest moim zdaniem super czas spędzony z rodziną. Dlatego mamy niewiele składników i owoców, i mamy rybkę. Będzie trochę pieczywka do tego. Połączymy sobie to wszystko w naprawdę fajne, pyszne danie, pyszną przystawkę w zasadzie, tą śniadaniową taką, która jest bardzo aromatyczna i co o dziwo, z tak małej ilości składników będzie naprawdę wyraziste danie, bo mamy słodkie mango, które... Egzotyczne, w ogóle egzotyczne. Tutaj chciałabym się zatrzymać. Idziemy trochę w orientalny kierunek. Mango będzie pełniło rolę trochę takiego odświeżającego składnika, które będzie przeciwstawne do dosyć tłustej ryby, jaką jest łosoś. Do tego mamy limonkę, która również tutaj odświeży smak. Dodamy sobie do smaku sosu sojowego, czyli czegoś słonego, trochę sosu rybnego dla podbicia tego smaku samej ryby. Standardowo mamy cebulę czerwoną, żeby była też trochę słodsza i żeby tak bardzo nie raziła. To w takim razie, Bartek, od czego zaczynamy wykonywanie naszego tataru z łososia? Zaczniemy sobie od samego łososia. Chodzi o to, że ja mam filet jeszcze ze skórą tutaj, także musimy sobie go
pokroić. Pokroimy sobie na drobną kostkę, drobną bądź troszeczkę większą w zależności jak lubicie. I też są dwa sposoby na to. Możecie wykroić sobie kawałek, wcześniej pozbywając się ości, wykroić sobie kawałek takiego łososia, oczywiście oddzielając go od skóry, to jest bardzo ważne, no bo ta jednak skóra nam tutaj jest niepotrzebna. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, jaką możecie zrobić, nie pozbywając się wcześniej ości, to jest opcja taka, że możecie sobie wyskrobać tą rybkę po prostu z kawałka. Ponieważ tatar, no to tutaj mamy albo właśnie surowe mięso, w naszym przypadku to jest surowa ryba. Czy my wcześniej tą rybę jakoś parzymy, myjemy, czy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na przykład skąd taką rybę pozyskujemy? No ważne, żeby ta ryba przede wszystkim była świeża. A jak sprawdzić, czy taka ryba jest świeża? Na co zwrócić uwagę? Na pewno zapach to jest pierwsza rzecz, która nas powinna tutaj jakby być dla nas wyznacznikiem, czy ta ryba pachnie, a nawet nie mówię, że śmierdzi, bo nie o to chodzi. Ryba, która ma zapach taki morza po prostu, będzie dobrą rybą. Nie chodzi tutaj o jakiś taki nieprzyjemny swąd. Jeżeli was razi zapach, to od razu wiecie, że to nie jest to, nie? A co z kolorem? Kolor, w zależności od tego łososia, jaki mamy i jaki on jest, on nie powinien być dziwnie czerwonawy. Taki lekko pomarańczowy, taki łososiowaty po prostu. No właśnie, bo teraz na półkach sklepowych mamy różne rodzaje łososi, tak? Tutaj już nie mówię o wędzonych, bo to raczej chodzi o te świeże. Czy na przykład coś szczególnego w kolorze takiej ryby powinno nas przekonać do tego, abyśmy jej nie brali? No, nie może być zszarzała, nie może być taka nieprzyjemnie nieładna. Ma być ładna, zdrowa, jędrna ryba, no i nie można odrzucać po prostu zapachu. To tak moim zdaniem najważniejsze rzeczy, nie? U Ciebie zawsze w kuchni jest ważne to, aby było wszystko idealnie pokrojone. Patrząc, że dzisiaj będziemy mieć dość dużo tutaj składników, które będziemy kroić, czy to znaczy, że powinniśmy wszystko kroić do małej kosteczki? Nie, to dużo zależy od Was, jak bardzo lubicie, jak grube kawałki ryby lubicie, jak grube kawałki w ogóle wszystkich składników lubicie, bo mango też będziemy kroić w kostkę. Mhm. Tak jak mówiłem, możemy pokroić to w kostkę, a możemy też poszarpać tą rybę, wtedy ta konsystencja będzie. Im drobniej pokroimy, tym jest lepszy smak takiego dania? Podobno jest taka zależność. No to teraz do Ciebie pytanie, czy to faktycznie jest prawdą w każdym daniu, aż zależy, w naszym dzisiejszym. Myślę, że zależy co kroimy i jaki efekt chcemy uzyskać. Mhm. Przede wszystkim, moim zdaniem, na przykład czy robimy ryby, ryba jest raczej produktem dosyć delikatnym, i nie możemy jej przykryć różnymi innymi rzeczami za mocno, więc jeżeli chcemy, żeby ryba była wybijała się w naszym daniu, a tatar jest z łososia będzie takim daniem, to może mango, które jest słodkie, ma nalec tam słodyczy, nie może być powiedzmy w większej kostce niż sam łosoś, po to, żeby nie przykryć tego smaku. Więc skierujmy się taką zasadą, jeżeli chcemy coś wybić bardziej, to niech ten składnik będzie trochę większy. Łososia mamy pokrojonego w fajną kosteczkę, zajmiemy się teraz mango, słodkim, fajnym owocem. I krojenie mango, prosta sprawa, nie? By się wydawało, bo jednak ta pestka w środku nam tam trochę wadzi i przeszkadza. Ja sobie zawsze robię tak i staram się to obrócić, ale nie zawsze to wychodzi. Czy w tym wypadku potrzebujemy mango, które będzie miękkie, które będzie twarde? Ja sobie wybrałem mango, który jest średniej twardości. Chodzi o to, żeby ono nam się nie rozwalało w tym tatarze. To musi być jednak struktura. Dlatego to mango musi być takie lekko twardawe. Nie za miękkie, nie za twarde, ale lekko twardawe. Tutaj akurat ja miałem napisane na samym owocu, że jest gotowe do zjedzenia, więc takie powinno być ok. Ale jak sobie dotkniecie samego mango, to pod ręką poczujecie, że ono nie jest jakieś bardzo miękkie, to wtedy jest ok. To musi być jędrne, nie? My lubimy w programie też mówić o alternatywach, więc od razu zapytam, jaka jest alternatywa na przykład dla mango? Dla mango możecie użyć sobie trochę jak w ceviche w zasadzie z łososia, awokado i sobie poukładać to warstwami.
No dobrze, ale mamy awokado, które bardzo lubi często zmienić kolor przed podaniem, więc jak na przykład takie awokado zabezpieczyć, albo na przykład jak podać, żeby to było w dalszym ciągu estetyczne? Przede wszystkim awokado lubi swoją pestkę, więc jeżeli pokroicie to awokado i ono ma chwilę jednak poleżeć, to zostawcie tą pestkę razem z nim. Czyli do słoiczka naczyniu, można wsadzić. Ale przede wszystkim też dodajecie coś, co jest kwaśne, czyli limonkę na przykład w tym przypadku, bądź cytrynę. Ona zatrzyma ten proces jakby ściemniania się, tak samo jak robimy to z jabłkami często. Też ta cytryna pozwala na to, żeby ten owoc nie zczerniał nam po prostu. Więc tak, taki sposób bardzo prosty. Pokrojone mango mamy już w miseczce, a lecimy dalej z cebulą. Cebulę damy półeczkę. Wystarczy nam na pewno pół do tej ilości łososia, żeby nie było za ostro. Mhm. Także na spokojnie. No, także kroimy fajnie w kosteczkę, drobno, akurat cebulę bardzo, bardzo drobno. No właśnie, a czy ten smak tej cebuli ma być wyczuwalny w... Ta ostrość właściwie cebuli, chcemy, żeby była wyczuwalna w naszym tatarze? Czy to jest tak na zasadzie tylko odrobinki? Chcemy, żeby ona była trochę takim składnikiem, który podbije nam smak wszystkiego, ale nie była za mocna, nie może być za ostra. Dlatego też chcemy, żeby była drobniutko pokrojona. Ma nam pozupełniać wszystko. Chcemy ją czuć, chcemy, żeby była, ale żeby była jednak takim dodatkiem, a nie żeby grała główną rolę. Główną rolę ma nam grać po prostu łosoś, ryba. Ale to, co jest ważne w krojeniu podczas dania Wielkanocy, to są między innymi drobniutkie fragmenty w sałatce jarzynowej. A ponieważ o sałatce jarzynowej, to ja, Bartek, nie mogę nie zapytać o Twoje tradycje, jakie macie właśnie w domu rodzinnym. Jak wyglądają u Ciebie święta wielkanocne? U mnie święta wielkanocne to przede wszystkim żurek, przede wszystkim jajka. Jajka, jest no jeszcze ale... więcej rzeczy, ale szczerze mówiąc nie pamiętam tak dokładnie już. Śledzie teraz też u Ciebie królują, czy nie? Śledzie przewijają się zawsze, ale nie jest to bardzo ważny element. U mnie przede wszystkim jajka z majonezem. Ostatnio w majonezie też się pojawił już w ogóle zalane majonezem. Ale sałatka jarzynowa to jest must have, po prostu drobniutko pokrojona z porem, z jabłkiem. Stąd też właśnie pytałam o to drobne krojenie przy naszym tatarze, bo to właśnie to, co kiedyś mówiłeś, że drobno pokrojone tutaj składniki do sałatki jarzynowej mają olbrzymie znaczenie i proszę mi wierzyć, mają znaczenie. Tak właśnie myślałam, że przy naszym dzisiejszym daniu też to będzie miało jakoś tam, to będzie powiązane. Ale powiedziałeś o żurku. Jaki żurek króluje u Ciebie w domu? Tak swoją drogą, ten żurek już od paru lat gotuję zawsze ja. I ten żurek musi mieć bardzo dużo w sobie wędzonki, dobrego boczku, dobrej kiełbaski, tych takich bardzo aromatycznych składników. I ten żurek gotujemy na zakwasie jeszcze kiedyś na takim swoim, teraz już troszeczkę łatwiej kupujemy, już gotowa ze sprawdzonego, dobrego źródła. I ten żurek dzień wcześniej, żeby na drugi dzień był już taki przesiąknięty aromatem, dużo majeranku, zabielony śmietaną. Żurek musi być porządny i musi być gorący, oczywiście z jajkiem i białą kiełbasą, na białej kiełbasie. Czyli na bogato u Ciebie. Na bogato. A u Ciebie żurek od razu się pojawia przy śniadaniu, czy musicie poczekać do obiadu? U mnie żurek na samym starcie wchodzi jako w ogóle pierwsze danie. Czyli śniadaniowo. Śniadaniowo, oczywiście. U mnie nie ma kompromisów śniadaniowych. Świętach Wielkanocnych. To jeszcze zapytam Cię o te jajka, ponieważ mam wrażenie, że w tym roku, szczególnie na platformach społecznościowych, pojawiają się bardzo dużo różnych pomysłów od młodych osób, które na przykład wymyśliły jajka w sosie tatarskim. Słyszałeś o czymś takim? Słyszałem, że ogólnie jajka często zalewamy sosami, o tatarskim stricte nie słyszałem. To też jest właśnie fajna ciekawostka pod tym kątem, żeby można było spróbować czegoś nowego, a tutaj właśnie te platformy społecznościowe też, że tutaj gdzieś tam pomagają przemycać, pokazywać, jak można zrobić coś po swojemu, a Ty widzę, że po swojemu zacząłeś się już obierać imbir. Zacząłem obierać imbir, go też dodamy do naszego tatara. Najłatwiejszym sposobem jest łyżeczka. Także nieznany mi sposób. Możesz coś akurat więcej o nim powiedzieć, czy faktycznie jest wygodniej, no bo mimo wszystko łyżeczka jest dość, no ma taki opływowy kształt, więc... Tak, nie jest to ostre narzędzie, ale do imbiru sprawdza się bardzo super, ponieważ imbir ma miękką, łatwo odchodzącą skórkę, wystarczy z niego zeskrobać tą skórkę i mamy pięknie obrany imbir bez krojenia nożami i tak dalej. Także łyżeczka jest świetnym tutaj tipem, że tak powiem. A w jakiej formie on się pojawi u nas w naszym daniu? My go sobie
je pokroimy drobniutko. Ja lubię czuć ten imbir, jeżeli go nie ma za dużo. Wy możecie sobie go zatrzeć na tarce, żeby był drobniejszy, jeszcze bardziej drobny. Także sposobów tyle co głów. Bartek, wszystko nam to już przygotowałeś, zatem co dokładnie, jeszcze powtórzmy naszym widzom, co dokładnie jest przed nami i co jeszcze do tego będziemy potrzebować, aby stworzyć nasz tatar z łososia. Mamy wszystko gotowe, czyli łosoś, ładnie pokrojony w kosteczkę, różowiutki, mamy mango, słodycz, która da nam pyszny aromat. Dodamy sobie też pokrojoną w kosteczkę czerwoną cebulę, bardzo drobno, pamiętajcie, bardzo drobno imbir pokrojony, ale możecie też zetrzeć. Mamy też limonkę, to już później na wykończenie samego dania. Do całości dodamy trochę sosu rybnego i dodamy też sosu sojowego dla tej orientalności. Sobie trochę limonki do wszystkiego po to, żeby ten łosoś tam się lekko ściął. Nie dawajemy też za dużo, ale chodzi nam o to, że w tym trochę jak w ceviche. Łosoś musi... Mi się w ogóle, Bartek, bardzo podoba cała kompozycja, bo jest bardzo wiosenna. Trochę żółtego, trochę tutaj ten łososiowego koloru z łososia, ale faktycznie to połączenie tych dań jest na tyle ciekawe, że doda takiej właśnie wiosennej aury w tym naszym wielkanocnym stole rodzinnym, gdzie możemy właśnie się spotkać z bliskimi i popróbować nowych dań, bo w końcu z kim, jak nie z rodziną. Wymieszany już nasz tatar. Pamiętajcie próbować, Julka. Ty też o tym pamiętaj, oczywiście. Zawsze. Musicie o tym pamiętać, ponieważ no, później podacie coś, co może nie smakować, nie? Więc pamiętajcie o soli, pamiętajcie o pieprzu. Ja jeszcze dodam trochę pieprzu. A jak na przykład spróbować takiego tatara? No bo o ile mamy jakąś jednolitą masę, no to wiadomo, że bierzemy na łyżeczkę i próbujemy. W tym przypadku, co lepiej spróbować? Czy spróbować łososia, czy spróbować łososia z kawałkiem na przykład mango? Próbujemy wszystkiego razem, bo no, musimy tutaj mieć całokształt naszej potrawy. Więc lepiej wziąć sobie kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego. Ja jeszcze trochę dodam może kolendry. Ona też tam fajnie odświeży ten smak. Możecie ją sobie porwać, możecie ją pokroić. Nie ma tutaj żadnej reguły. Bagietka, może jakaś bułka, cokolwiek. My mamy fajną, pszenną bagietkę. Pokroicie sobie, dodacie do tego może trochę masła, trochę soli. To wszystko na pewno ze sobą będzie świetnie pasowało. A jak podać tatara, to też jest prosta sprawa. Możecie go po prostu wyłożyć prosto na talerz, dla każdego sporcjować. Albo użyć sobie szklanki. Ja użyję sobie szklanki, bo to jest fajny sposób, żeby ten tatar miał jakąś ładną formę. No właśnie, te walory estetyczne, ja mam wrażenie, że szczególnie w święta, one są bardzo ważne. Oczywiście, tym bardziej, kiedy podajecie naraz to wielu osobom, możecie użyć do tego szklanki, żeby uzyskać taki efekt restauracyjny. W restauracjach używa się do tego ringów takich profesjonalnych, metalowych. No w domu nie każdy to ma, więc łatwiej będzie to zrobić w ten sposób. Ubijecie sobie taką masę i wrzucacie na talerz, dodajecie, tak sobie troszeczkę musicie pokrążyć i macie ładną formę. Na to dodamy sobie też żółtko, tylko wcześniej musimy sobie troszeczkę tutaj zrobić miejsce, żeby to żółtko nam nie wypłynęło. Dodamy sobie jeszcze na to trochę pieprzu. Pieprz w tym daniu jest bardzo ważny. To musi być wyrazisty, musi mieć trochę ostrości. Na koniec dodamy sobie fajnie bagietkę. A jeżeli chcecie, żeby wasi goście mieli trochę więcej wolności co do doprawiania swojego dania, to dolejcie sobie, jak my tu mamy akurat miseczkę, możecie dodać sobie trochę sosu sojowego obok, trochę jak w sushi.
Wielkanoc to nie tylko tradycyjne przepisy, to także te nowe, które dzisiaj zaprezentował nam Bartek Tuta, przygotowując dla nas tatara z łososia. Możecie próbować robić z różnych ryb tego tatara, czy na przykład jakby z łososia, ale możecie użyć też tuńczyka. To jest kompletnie wasz wybór. Próbujcie, smakujcie, na pewno będzie pysznie. My wam życzymy wesołych świąt i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.